to miejsce. Będzie ciekawie. Hej tam, a może przypadki masz ochotę? Laguje. No, mi się coś z internetem teraz stało. Jestem Szymek. I mam bzika na punkcie aut. Uwielbiam udawać złomka. On mnie tak rozśmiesza. Hej, a może będziemy udawać, że jesteśmy na Krowim Placu w Chłodnicy Górskiej? A Zygzak McQueen szuka nowego samochodu do swojego zespołu. To będzie... Wiesz ty, ale najpierw... Zobacz, jakie masz ładne autko. Dlatego weźmiesz udział w zawodach bajeranckiej jazdy złomka, specjalnie skonstruowanym... Ja pierdolę. A ja mam całkowite zaufanie do złomka. Jak mówi, że dasz radę, to znaczy, że dasz radę. O, to nie ja tak mówię. Stoi w opisie zawodu bajeranckiej jazdy złomka. Zapierdol się. Zostań. Dobra, musisz przejechać. My wystartowaliśmy, bo ja po prostu trzymam bój i mam pierwszy slajd. Tak. Ja pierdolę. Weź może wyjedź z tego pola. Jakiego pola? Ja po ulicy jadę. Czym ty gadasz? Ty się wpierniczasz wszystkie trochę pachołki itp. O kurwa, ale drifter ze mnie. Tylko wszystkie pachołki. Nie marnuj czasu, musisz się trochę pościgać. Słyszysz, co Złomek mówi do ciebie? Musisz ruszyć dupę. O, on coś gadał. Jezu. U mnie to ja mam pokaz slajdów. Co ty masz za internet? Nie wiem. Złomek uważa, że umiesz jeść. Coś się upośledził teraz. Będę... Ale ty masz mało czasu, więc nie będę go już teraz naprawiał. Zastartuj silniej, bo musimy skończyć jazdę próbną. Nie dogonić. Czekacie nie lada wyzwanie, ale słyszałem, że dobrze sobie radzisz. Da się to obniżyć grafikę? Owszem, wygląd masz. Może. Ale jest tu retrovision. Boże. Jak nie chcesz wypróbować tego toru, który dla ciebie budowałem tyle tygodni, no to przecież nie musisz. No dobra, teraz pokaż, na co cię stać. To, że jeżdżę na podstawie slajdu, który mam co 10 sekund, to jestem dumny z siebie. Przekonamy się, jak dobrze jeździsz. Widziałem w życiu wielu świetnych kierowców. Przyznaję. Ja co 10 sekund mam następną scenkę w Excelu. O! W twoim miejscu zacząłbym się rozglądać za czymś, co ma spaść z nieba. Wiedziałem, że będziesz z ciebie świetny ścigacz. Bo jak nie udowodnisz tego na tym torze, to nikt nie będzie wiedział. Jak daleko w przodzie jestem? Tak bardzo, że jesteś tam, gdzie ja byłem z 2 minuty temu.
A ile masz czasu jeszcze? Ja mam 4 minuty już naliczone. Ale ile jeszcze masz czasu, zanim pójdziesz sobie? No to nie wiem. No chyba... Teraz tak, już nie. Koniec mam. Ale nie o to mi chodzi. A, to nie wiem. Z 10 minut. Cieszę się, że będzie. Ale raczej mniej. Faktycznie. Cały czas się przyglądałam. To był bardzo imponujący. No, co nie mam czasu teraz internetu poprawiać. Moim zdaniem doskonale nadajesz się na wyścigówkę, ale jeszcze bardziej na szpiega. I mamy misję na miarę twojej prędkości i talentu, o ile Zygzak zgodzi się zaczekać. Pewnie, że zaczeka. Racja, Zygzak. Cóż, nie będę wchodził w drogę brytyjskiemu wywiadowi. Niech teraz inne zespoły trzęsą portkami. Nigdy nie dadzą rady tobie i Zygzakowi. Żebyś ty słyszał, co ja słyszę. Zdobyłem więcej punktów chyba niż na Toy Story. A i tak mam srebrny medal. Mam dosyć na jazda. Dzięki. Nie ma za co. Całkiem nieźle sobie radzisz z pedałem gazu.